Okej, okay. To cześć wszystkim. Nazywam się Jędrzej Andrykowski. Pracuję w Zielonej Górze w firmie Cinkciarz.pl. Aktualnie na stanowisku inżyniera chmury, na którym zajmuję się generalnie infrastrukturą oraz architekturą w chmurze. W ostatnim czasie w takich technologiach głównie jak Kubernetes, sieci, load balancery, proces CI/CD, no i tworzenie tej całej infrastruktury za pomocą kodu, wykorzystując głównie Terraform. I dzisiejsza prezentacja będzie tak naprawdę taką trochę mieszanką tego wszystkiego, dlatego że pokażemy sobie, w jaki sposób właśnie za pomocą kodu możemy postawić najbardziej popularne narzędzie do automatyzacji procesu Continuous Integration, czyli Jenkinsa. Wiele z Was pewnie myśli, że będziemy mówić po prostu o pipeline'ach, a więc o nich też będziemy mówić, ale tylko troszkę, dlatego że bardziej skupimy się na etapach, które trzeba wykonać wcześniej, takich jak instalacja czy konfiguracja narzędzia. Są to etapy, które musimy wykonać, zanim w ogóle przystąpimy do pracy z naszym narzędziem. A więc dzisiaj skupimy się właśnie na automatyzacji głównie właśnie tych etapów, które automatyzowane wcale tak często nie są, bo bardzo powszechne jest wykonywanie ich w sposób manualny, co z punktu widzenia narzędzia, które służy de facto do automatyzacji, jest po pierwsze niespójne, a po drugie niesie ze sobą pewne problemy, o których dzisiaj będziemy mówić. Ale zanim przejdziemy do meritum, to na samym początku pokażemy sobie, jak wygląda w ogóle ten proces instalacji i konfiguracji Jenkinsa wykonywany w taki standardowy, czyli manualny sposób oraz jakie niesie ze sobą problemy. Następnie przybliżymy sobie, a dla niektórych to będzie przypomnienie, czym jest podejście Infrastructure as Code oraz w jaki sposób rozwiązuje on wcześniej wspomniane problemy. I na samym końcu to wszystko sobie połączymy, no i pokażemy, jak za pomocą właśnie podejścia Infrastructure as Code jesteśmy w stanie dosłownie całego Jenkinsa zapisać za pomocą kodu, aby go zautomatyzować i aby był on powtarzalny oraz odtwarzalny. Myślę, że wszystko jasne. Jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście proszę i zapraszam. No i co? Myślę, że możemy zaczynać. OK, więc tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, na samym początku musimy powiedzieć sobie, jak w ogóle wygląda ten proces instalacji i konfiguracji Jenkinsa wykonywany właśnie w manualny sposób, zakładając, że na początku nie mamy nic oprócz gołej maszyny i chcemy doprowadzić do tego, aby narzędzie było gotowe do używania. I żeby być skrupulatnym, to cały ten proces możemy podzielić na cztery etapy. Pierwszy z nich jest instalacja. Jeśli mielibyśmy wykonywać tą instalację w sposób manualny, to musielibyśmy wejść na stronę Jenkins.io, przejść do instalacji i wybrać interesujące nas środowisko. Tutaj mamy akurat przykład takiego standardowego środowiska Debian Ubuntu, ale tak naprawdę niezależnie od tego, jakie środowisko wybierzemy, to kroki mniej więcej wyglądają najczęściej tak samo, czyli musimy wykonać komendy ściągnięcia oraz uruchomienia narzędzia. Tak naprawdę, jeśli nie zmienimy żadnych standardowych ustawień, to po wykonaniu instalacji wchodząc do przeglądarki na adres localhost i port 8080 powinien nam się już uruchomić Jenkins. I tutaj przechodzimy od razu do drugiego etapu, czyli postinstalacji. Gdy pierwszy raz uruchomimy Jenkinsa, to pojawi nam się taki interfejs użytkownika, który nazywamy Setup Wizardem. Możemy w nim dokonać wstępnej konfiguracji naszego narzędzia, a to zasadniczo możemy zrobić w sumie trzy rzeczy. Po pierwsze, możemy odblokować Jenkinsa. Po drugie, opcjonalnie zainstalować pluginy, o czym sobie powiemy zaraz, bo można też zrobić oczywiście to później. No i możemy utworzyć pierwszego użytkownika, takiego administratora, którym będziemy kontynuować konfigurację naszego narzędzia. Jeśli przez to przebrniemy, to powinien nam się w końcu ukazać ten właściwy ekran Jenkinsa, w którym możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do konfiguracji już tej właściwej. I tutaj w tym etapie główną rolę grają pluginy. Jeśli ktoś kiedykolwiek pracował z Jenkinsem, to wie, że Jenkins z pluginami stoi i tak naprawdę bez pluginów nic sensownego z tym narzędziem nie da rady zrobić, a więc musimy zainstalować pluginy, które są niezbędne do uruchomienia Jenkinsa w naszym środowisku do budowania lub wdrożeń. Najczęściej są pluginy takie jak plugin do Gita, do Nexusa, Artifactory czy Sonara. I później na takich oto ekranach my musimy te pluginy skonfigurować. Czyli najczęściej wygląda to tak, że my musimy podpisywać adresy do tych narzędzi, pododawać credentiale lub poustawiać inne jakieś niezbędne ustawienia. No i jeśli uczestniczycie w tej prezentacji, to zakładam, że nie jeden raz zdarzyło Wam się konfigurować Jenkinsa właśnie w taki oto sposób. No i najczęściej to wygląda fajnie i przyjemnie, bo to wszystko wydaje się po prostu proste. Jednak proste jest do czasu, kiedy tej konfiguracji jest mało.
W przypadku Jenkinsa konfiguracji jest mało, kiedy my mamy mało pluginów. Ale prawda jest taka, że my tych pluginów często mamy bardzo dużo, dlatego że albo potrzebujemy tych pluginów po prostu tyle, albo jest to związane z jakimś zaniechaniem, bo na przykład instalujemy jakieś pluginy, a później nie odinstalowujemy tych niepotrzebnych. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, skąd te pluginy się tam wzięły, kiedy ich jest dużo, to ten nasz panel konfiguracyjny zaczyna rosnąć i w pewnym momencie jest tak duży, że zaczyna przypominać kokpit od samolotu, gdzie jest pełno opcji, masa ustawień i kupa zależności. Zaczyna to być wszystko skomplikowane, no i ciężko jest się w tym po prostu połapać. A nawet jeśli ktoś to ogarnia, no to uchodzi za wielkiego specjalistę tego narzędzia. Kiedy jak go nie ma w pracy, no to tak naprawdę nikt nie wie, co tutaj się dzieje. I to jeszcze nie jest koniec, bo przed nami jeszcze jeden etap, a mianowicie esencja Jenkinsa, czyli konfiguracja zadań, czyli konfiguracja tej całej automatyzacji, jaką oferuje Jenkins. I tutaj na ekranach podobnych jak przy konfiguracji pluginów, my musimy tak naprawdę skonfigurować te zadania. Najczęściej wygląda to tak, jeśli to są zadania dotyczące budowania projektów, że musimy wpisać adresy do repozytoriów, które budujemy, skonfigurować w jaki sposób te zadania powinny być budowane, no i wykonać to tyle razy, ile mamy tak naprawdę tych repozytoriów. I tak naprawdę wygląda ten proces prowizjonowania. Możemy go wykonać manualnie? Pewnie, że możemy. Jest to co prawda trochę nudne, no ale można przeżyć. Można też by było przeżyć, kiedy naprawdę chodziłoby o wykonanie dosłownie tych czterech etapów. Ale prawda jest taka, że to nigdy nie kończy się na tych czterech etapach. My tak naprawdę ciągle kręcimy się wokół tych etapów, dlatego że po pierwsze mamy utrzymanie tego narzędzia, a po drugie jest ciągły rozwój jakby tego naszego środowiska do budowania czy wdrożeń. No i podczas pracy z narzędziem okazuje się, że my musimy coś doinstalować na maszynę, my musimy doinstalować jakieś pluginy. Jeśli doinstalujemy pluginy, to je musimy skonfigurować, ciągle dodajemy, modyfikujemy i usuwamy jakieś zadania, więc my tak się ciągle kręcimy, my tak ciągle dodajemy do tego Jenkinsa, aż on w końcu mocno puchnie i zaczyna przypominać Rockiego Balboa. I tak naprawdę tutaj zaczynają się schody. I nie dlatego, że ta nasza konfiguracja zaczyna puchnąć, tylko dlatego, że wykonaliśmy ją manualnie. Bo jeśli my ją wykonaliśmy manualnie, to efekt takiej pracy można porównać do takiego wielkiego domku z kart, bo to, co je łączy, to to, że strach to teraz dotknąć. Strach to dotknąć, dlatego że jest to duże, jest to skomplikowane i no mamy świadomość, że każdy najmniejszy błąd może spowodować, że to cała ta konfiguracja się po prostu zawali. Ale to, że ta nasza konfiguracja jest duża, że jest skomplikowana, to nie jest największy problem. Największy problem z konfiguracją wykonywaną manualnie, tak naprawdę z każdą pracą, która jest wykonywana manualnie, jest to, że jest to proces całkowicie niepowtarzalny. I choć słowo niepowtarzalność jest to słowo, które kojarzy się dobrze, bo to oznacza, że coś jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, to w naszym przypadku jest zupełnie na odwrót. I to tak naprawdę oznacza pewnego rodzaju problemy. W związku z tym, jeśli niepowtarzalność jest tutaj jakby złą cechą, to po co jest nam w ogóle powtarzalność? Choćby po to, aby postawić kolejne instancje naszego narzędzia. Dla przykładu powiem Wam, że u nas w firmie mamy wiele Jenkinsów, dlatego że każdy zespół ma swojego Jenkinsa. I teraz, jeśli my mielibyśmy stawiać te wszystkie Jenkinsy manualnie, to po pierwsze, stracilibyśmy na to masę czasu, a po drugie, nie ma żadnej pewności, że ktoś nie popełni jakiegoś błędu, wykonując to tak manualnie. Dodatkowo, jeśli te Jenkinsy należą do różnych zespołów, więc ostatecznie one mają różną konfigurację i one ostatecznie są różne. W związku z czym utrzymywanie ich, takich różnych Jenkinsów w sposób manualny, no jest bardzo, bardzo trudne. Kolejną jakby taką sytuacją, kiedy ta brak powtarzalności jest problemem, to sytuacja, w której dojdzie do awarii Jenkinsa. I co prawda możemy oczywiście takiego Jenkinsa odzyskać z backupu, tylko że jaki jest problem z backupem? No my nie backupu nie wykonujemy co zmianę konfiguracji, tylko co jakiś tam określony czas, więc jest szansa, że odzyskamy narzędzie, ale nie z pełną konfiguracją. Ale nawet jeśli odzyskamy narzędzie z pełną konfiguracją, to zawsze może dojść do sytuacji takiej, że my tak naprawdę, jeśli ktoś konfiguruje to, nie wiem, na przykład z poziomu interfejsu użytkownika, no to my tak naprawdę nie wiemy, co on robi i my możemy się nigdy nie dowiedzieć tak naprawdę, co było problemem awarii, więc tak naprawdę my nie mamy audytowalności tego. No i jeszcze taki ostateczny problem związany z brakiem powtarzalności. Dlaczego w ogóle dochodzi do awarii Jenkinsa? Najprawdopodobniej dlatego, że ktoś zmienił konfigurację na produkcyjnym Jenkinsie.
A dlaczego to zrobił? No bo pewnie nikomu by się nie chciało ręcznie stawiać tego całego Jenkinsa nawet u siebie na komputerze, żeby to przetestować. No i oczywiście, co my możemy zrobić, żeby jakby zwiększyć tę powtarzalność, żeby było nam trochę łatwiej? No możemy spisać tony dokumentacji takiej wzorcowej konfiguracji, którą będziemy się wspomagać przy konfigurowaniu tego Jenkinsa. No ale jaki jest problem z taką dokumentacją? Oczywiście ona jest tak naprawdę nigdy nieaktualna. No bo co na przykład z rozwojem naszej konfiguracji? Przecież my ciągle coś dodajemy, zmieniamy, usuwamy. Tak naprawdę, jeśli mielibyśmy ją utrzymywać zawsze aktualną, to dokładana byłaby nam dodatkowa robota, a to jest jakiś dodatkowy czas, który ostatecznie coś tam kosztuje. Więc jak widzimy, ten manualny proces konfigurowania Jenkinsa jest to proces, który ma wiele wad, gdzie największą z nich jest tak naprawdę brak powtarzalności, która jest tak ważna w momencie, kiedy chcemy postawić kolejną instancję narzędzia, kiedy chcemy postawić narzędzie w innym środowisku lub gdy chcemy odtworzyć narzędzie po jakiejś awarii. Dodatkowo my nie mamy żadnej audytowalności tego, co ktoś robi, a utrzymanie dokumentacji, która ma nam niby pomagać przy takim konfigurowaniu, no jest po prostu trudne. Nie wspominając o tym, że takie manualne konfigurowanie i instalowanie maszyn jest po prostu nudne, no i bardzo, bardzo czasochłonne. A więc no jeśli podejście manualne jest złe, no to nie odkryjemy Ameryki, jeśli powiemy, że no po prostu trzeba automatyzować. Ale to, w jaki to sposób robić, najlepiej opisuje podejście, które się nazywa Infrastructure as Code. I podejście Infrastructure as Code jest to podejście do automatyzacji infrastruktury oparte na technikach software developmentu. Chodzi ogólnie o to, aby traktować wszystkie elementy naszej infrastruktury jak oprogramowanie. I dzięki takiemu podejściu my jesteśmy w stanie tworzyć i utrzymywać tą infrastrukturę, korzystając ze wszystkich dobrodziejstw, jakie daje software development. To oznacza, że my jesteśmy w stanie zapisać tą infrastrukturę w kodzie, tą infrastrukturę w kodzie jesteśmy w stanie wrzucić do systemu kontroli wersji, przetestować to bibliotekami do automatycznego testowania, a nawet wykorzystać takie podejścia jak Continuous Integration, Continuous Deployment, czy test-driven development. I choć podejście to najczęściej kojarzy się tylko z taką niską poziomową infrastrukturą, czyli tworzeniem maszyn, sieci i tak dalej, to tak naprawdę ona odnosi się dosłownie do każdego elementu infrastruktury, więc nawet do najmniejszych elementów, takich jak konta użytkowników czy service accounty, więc do Jenkinsa jak najbardziej też pasuje. I taką najmniejszą podstawową jednostką w podejściu Infrastructure as Code jest oczywiście kod. Więc wróćmy na chwilę sobie do naszego przykładu instalacji Jenkinsa w środowisku Debian Ubuntu i zastanówmy się, w jaki sposób, w jaki najprostszy sposób jesteśmy w stanie tą manualną dokumentację zamienić w automatyczną dokumentację. Więc możemy wziąć te cztery linijki, te komendy, lekko je zmodyfikować i opakować je w skrypt baszowy. Możemy to zrobić, oczywiście, że możemy. Będzie to działać i no będzie to powtarzalne, oczywiście w pewnych warunkach, ale będzie. I takie skrypty baszowe, Pythonowe są oczywiście znane od wieków i są wykorzystywane przez administratorów i deweloperów. Jest to jedna forma zapisywania infrastruktury za pomocą kodu, ale jest jeszcze drugie podejście, a mianowicie wykorzystanie tak zwanych definition files, które wyglądają mniej więcej w taki oto sposób. I definition files są to pliki tekstowe, które zawierają informacje o elementach infrastruktury oraz w jaki sposób one powinny być skonfigurowane. Tak naprawdę te pliki to są inputy do jakichś innych narzędzi, które wykonują tą konfigurację czy instalację za nas. I tutaj mamy tak naprawdę takie zestawienie takich najbardziej popularnych narzędzi, które korzystają z plików definicji. Te narzędzia, które widzimy na górze, czyli Chef, Puppet, Ansible, SASTAC i Terraform, są to narzędzia generyczne, dzięki którym jesteśmy w stanie tworzyć tak naprawdę różną infrastrukturę w różnych środowiskach i u różnych na przykład providerów chmurowych, ale z plików definicji korzystają również na przykład takie narzędzia, o których dzisiaj będziemy mówić, Docker, Kubernetes czy Jenkins, i one korzystają z plików definicji po to, aby skonfigurować coś w obrębie właśnie tych narzędzi. No i pliki definicji tworzymy w najbardziej popularnych formatach, takich jak JSON, XML oraz YAML. No i czasami również zdarzają się jakieś specyficzne DSL, na przykład jak w przypadku Terraforma, bo tam jest HQL. Okej.
I ten plik, który tutaj sobie wcześniej pokazaliśmy, ten plik definicji, to jest YAML, który nazywa się Playbook i jest to definition file, który jest wykorzystywany przez narzędzie Ansible i w rzeczywistości robi praktycznie to samo, co ten skrypt baszowy, który widzieliśmy wcześniej. Są jednak pewne różnice między tymi dwoma podejściami. Po pierwsze, pliki definicji, a tak naprawdę te narzędzia, które je wykorzystują, oferują deklaratywność, co oznacza, że my w tych plikach deklarujemy, co my chcemy osiągnąć, ale my tak naprawdę nie wiemy, jak to zostanie zrobione. W przeciwieństwie do standardowych skryptów, gdzie tam zawsze musimy określić, jak coś powinno być wykonane. Czyli tutaj chodzi tylko o osiągnięcie celu. Druga rzecz, jaką oferują te wszystkie narzędzia, to jest idempotentność, czyli oznacza to tyle, że wielokrotne uruchomienie tych skryptów nie powoduje żadnych side effectów. Czyli jeśli pierwszy raz na przykład uruchomimy ten skrypt, no to utworzy nam się Jenkins, ale gdy uruchomimy ten skrypt i nie zmienimy go, uruchomimy go wielokrotnie, ale go nie zmienimy, no to wtedy tak naprawdę nic się innego nie stanie, tylko dostaniemy co najwyżej informację, że stan się nie zmienił. W przypadku standardowych skryptów my również jesteśmy w stanie osiągnąć idempotencję, no ale niestety musimy sobie ją oprogramować sami. Dodatkowo te wszystkie narzędzia mają masę bibliotek, jakichś modułów, pakietów, dzięki czemu my jesteśmy w stanie dosłownie za pomocą kilku linijek utworzyć bardzo dużą część infrastruktury lub ją skonfigurować. No i tak ostatecznie no te pliki definicji są o wiele bardziej czytelne od standardowych skryptów i czyta je się wręcz po prostu jak dokumentacja. Czyli oprócz tego, że mamy kod, który daje nam powtarzalność i odtwarzalność, no to jeszcze dzięki temu takiemu podejściu mamy tutaj też fajną dokumentację. I czy to oznacza, że my nie powinniśmy używać takich standardowych skryptów? Nie, powinniśmy tam, gdzie chcemy tak naprawdę kontrolować jakby przebieg instalacji lub konfiguracji, a plików definicji i tych narzędzi korzystamy tam, gdzie jakby nie chcemy tego kontrolować i chcemy tylko osiągnąć nasz cel. Ok, jeśli tą naszą infrastrukturę, czy na przykład naszego Jenkinsa mamy zapisanego za pomocą kodu, no to oczywiście ten kod musimy wrzucić do systemu kontroli wersji, bo dzięki systemu kontroli wersji oczywiście mamy audytowalność, czyli my wiemy, co zostało zrobione, przez kogo zostało zrobione i kiedy zostało zrobione. No i dodatkowo oczywiście pomaga nam w pracą na przykład nad tym Jenkinsem dla wielu osób. No i tak naprawdę w tym zestawie, czyli kod związany z infrastrukturą, który jest w repozytorium, jeśli to jeszcze zepniemy jakimś pipeline'em i podepniemy to pod jakieś narzędzie do automatyzacji, choćby Jenkinsa, bo Jenkinsa też można w pewnym sensie automatyzować Jenkinsem, to dzięki temu my jeszcze zwiększamy tą powtarzalność, dlatego że jakby jeśli tego nie zrobimy, to wtedy ktoś będzie musiał te skrypty uruchamiać od siebie z komputera, a to zawsze no, generuje taką sytuację, że to tak naprawdę my nie wiemy, jak ta osoba to uruchamia, jak to parametryzuje, więc tak naprawdę no, w pewnym sensie nie chcemy człowieka w tym procesie, więc jeśli to zapniemy, to mamy pewność, że ta powtarzalność tego procesu będzie na najwyższym poziomie. Ok, i tak naprawdę dochodząc do tego momentu, my mamy taki jakby podstawowy zestaw tego, co nam daje ten świat software developmentu w infrastrukturze, ale są jeszcze pewne rzeczy, które my możemy dodatkowo jakby do tej infrastruktury dorzucić. Taką ciekawą rzeczą są na przykład testy, czyli możliwość pisania testów dla infrastruktury. Tu mamy przykład takiego prostego narzędzia, które nazywa się GOS. GOS jest to narzędzie, które służy, tak jak było wspomniane wcześniej, do testowania infrastruktury. Możemy ją testować za pomocą właśnie definition files. Te test case'y pisze się za pomocą takich plików YAMLowych. I ten przykład tutaj testu, który widzimy, jest to przykład test case'u, który z powodzeniem mógłby testować na przykład Jenkinsa podstawionego przez te skrypty, które widzieliśmy wcześniej. Narzędzie jest bardzo proste, fajnie się je parametryzuje, ma dużo formatów wyjściowych. Tutaj akurat mamy taki przykład najprostszego formatu wyjściowego na konsolę, czyli documentation. Jest też format JUnitowy, dzięki czemu wynik takich testów w bardzo łatwy sposób wpiąć na przykład choćby w Jenkinsa. I to, że my możemy wykonywać testy w infrastrukturze, daje nam jeszcze jedną fajną rzecz, że my możemy zacząć tworzyć tą infrastrukturę za pomocą podejścia test-driven development.
bo my możemy na początku nie mieć kompletnie nic, przepraszam, i możemy na początku napisać tylko i wyłącznie testy, żeby jakby opisać cel, który chcemy osiągnąć. Te testy oczywiście na początku w ogóle nie przechodzą, są całe na czerwono i tak długo tak naprawdę piszemy do naszą infrastrukturę w kodzie, aż te testy zaczną wszystkie nam przechodzić na zielono. Więc jakby co, tak też można i to jest taka ciekawostka. Okej, i jeszcze co z dokumentacją? My powiedzieliśmy sobie, że przecież kod jest dokumentacją. W takim razie, czy my potrzebujemy jeszcze jakąś dokumentację taką dodatkową? A więc myślę, że potrzebujemy, bo tak naprawdę nie wszystko jesteśmy w stanie zapisać w kodzie. Najczęściej są jakieś opisy takie ogólne, które gdzieś tam muszą zostać w takiej dokumentacji, ale warto to oczywiście wrzucić na przykład do jakiegoś pliku README i wrzucić to też do repozytorium, dzięki czemu całą tą infrastrukturę będziemy mieli zapisaną w jednym miejscu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca podejścia Infrastructure as Code, a mianowicie to, że jeśli my już zaczniemy robić tą infrastrukturę za pomocą tego podejścia, to musimy pamiętać, że jest to bilet tylko w jedną stronę, bo jeśli będziemy robić taką trochę hybrydową wersję, czyli no, z jednej strony będziemy mówić, że mamy Infrastructure as Code, będziemy automatyzować, ale będziemy też czasami coś tam zmieniać manualnie, czyli nie wiem, wchodzić na maszynę albo robić coś z interfejsu użytkownika, no to wtedy możemy wpaść w coś takiego, co nazywa się pętlą strachu. O co chodzi? Więc jeśli my mamy już to wszystko fajnie, tą całą naszą infrastrukturę zapisaną za pomocą kodu, mamy to wrzucone do repozytorium, mamy to spięte jakimś pipeline'em, fajnie to wszystko automatyzuje i my z jakichś względów wykonamy zmianę poza automatyzacją, czyli na przykład wejdziemy przez interfejs użytkownika i coś tam pozmieniamy, no to doprowadzamy do sytuacji, w której nasz serwer staje się niespójny, bo to, co jest na serwerze, staje się niespójne z tym, co my mamy w kodzie. No i jeśli my doprowadzimy do takiej sytuacji, to my zaczynamy się bać już uruchomienia tej naszej automatyzacji i w momencie, jeśli my mamy świadomość, że się tego boimy, ale musimy z jakiegoś względu wykonać jeszcze kolejną zmianę na tej infrastrukturze, to my nie wykonujemy już tej automatyzacji, tylko znowu wykonujemy zmianę poza automatyzacją. Ten serwer jeszcze bardziej się staje niespójny i my jeszcze bardziej się boimy i my tak się ciągle tutaj zapętlamy. W związku z czym, jeśli już zaczniemy robić w tym podejściu Infrastructure as Code, no to nie wkładajmy paluchów tam, gdzie nie trzeba, bo tak naprawdę będziemy oszukiwać nie tylko siebie, ale również te skrypty i tą całą automatyzację, które w pewnym momencie staną się fikcją i tak naprawdę sztuką dla sztuki. Ale jeśli będziemy trzymać się zasad, no to to całe podejście i ta cała automatyzacja odwdzięczy nam się w pełni odtwarzalną i powtarzalną infrastrukturą. Okej, dobra, tyle teorii. Wróćmy do Jenkinsa i pokażmy sobie, w jaki sposób właśnie za pomocą podejścia Infrastructure as Code my jesteśmy w stanie przejść te cztery etapy, o których mówiliśmy w pierwszej części, ale wykonać je za pomocą kodu. Więc pierwszym etapem była instalacja. Ten krok zależy mocno od tego, w jakim środowisku uruchamiamy Jenkinsa, więc jeśli na przykład uruchamiamy go na jakimś bare metalu albo na wirtualnej maszynie, to z powodzeniem moglibyśmy użyć tych skryptów, o których pokazaliśmy sobie wcześniej, czyli ten skrypt bashowy lub przy wykorzystaniu Ansible. Ja jednak chciałbym dzisiaj pokazać inne rozwiązania, mianowicie przy wykorzystaniu konteneryzacji, a dokładnie Dockera. Dlaczego Docker? Dlatego, że jest prosty, dlatego, że uruchamiamy go w izolowanym środowisku, dlatego, że jest pełno gotowych obrazów. No i to, co nas najbardziej interesuje, wszystko można z nim zrobić za pomocą kodu, więc się fajnie wpasowuje w tą ideologię Infrastructure as Code. No i Jenkins ma jeszcze, nie Jenkins, tylko Docker ma jeszcze taką jedną fajną zaletę, która już niedługo może, której może już niedługo nie być, może być nieaktualna, a mianowicie to, że Dockera oczywiście możemy uruchomić na jakimś hoście, na którym mamy zainstalowanego Dockera, ale też mamy jakby otwartą drogę do tego, żeby takiego Jenkinsa przy wykorzystaniu Dockera uruchomić na przykład na Kubernetesie, co w połączeniu z pluginem, który nazywa się bardzo odkrywczo Kubernetes plugin, jesteśmy w stanie naprawdę uruchomić Jenkinsa, który się bardzo, bardzo fajnie skaluje. Jednak my dzisiaj nie będziemy mówić o tym rozwiązaniu i skupimy się tylko na tym takim standardowym Dockerowym podejściu. OK, więc jeśli chcielibyśmy postawić naszego Jenkinsa za pomocą Dockera, no to oczywiście musimy skorzystać z gotowego obrazu, który jest. Wchodzimy na
publiczne repozytorium Dockera i taki podstawowy oficjalny objazd to jest Jenkins / Jenkins. Dla osób, które gdzieś tam korzystają z Docker Huba, oczywiście są oficjalne obrazy, które nie są po slashu i jest taki obraz Jenkinsa, który ma flagę, że jest oficjalnym obrazem Jenkinsa, ale on jest deprecated, tam jest napisane, że on jest deprecated, tak naprawdę oficjalnym obrazem, który powinniśmy używać, jest ten właśnie obraz Jenkins / Jenkins. No i oczywiście, żeby uruchomić tego naszego Jenkinsa za pomocą Dockera, standardowo w Dockerze możemy uruchamiać obrazy za pomocą komendy docker run, ale my dzisiaj będziemy się posługiwać narzędziem Docker Compose, dzięki czemu nawet parametry uruchomieniowe będziemy mieli zapisane za pomocą kodu. I tak wygląda taki najbardziej podstawowy plik Docker Compose YAML, uruchamiający najprostszą wersję Jenkinsa, jaką można, czyli to jest najważniejsze, wybieramy obraz, który nas interesuje, czyli Jenkins / Jenkins, przemapowujemy port 8080 na ten sam, no i co jest jeszcze ważne, musimy podmontować jakąś lokalizację z hosta do kontenera, do lokalizacji Jenkins Home, no jest to lokalizacja, w której zapisywany jest cały stan naszego Jenkinsa. Wykonujemy Docker Compose App w miejscu, gdzie mamy ten plik. Tak naprawdę uruchamia nam się Jenkins. Co jeśli chcemy coś doinstalować w środowisku naszego obrazu? Wtedy musimy skorzystać z Dockerfile'a, czyli rozszerzyć możliwości obrazu Jenkins. No i na przykład tutaj mamy przykład, jeśli chcielibyśmy doinstalować powiedzmy Mavena w tym środowisku, no to tak jak widzimy za pomocą komendy apt-get możemy spokojnie to zainstalować, przełączając się wcześniej na użytkownika root, później oczywiście musimy wrócić na użytkownika Jenkins, żeby nie uruchamiać naszego obrazu za pomocą użytkownika rootowego, bo jest to niebezpieczne. Co się zmienia w naszym Docker Compose YAML-u? Tak naprawdę ze względu na to, że uruchamiamy to powiedzmy w jakimś lokalnym środowisku, to dodajemy linijkę z informacją o budowaniu i podajemy lokalizację, gdzie znajduje się nasz plik Dockerfile. No, tutaj w tym przypadku jest to wszystko w jednym miejscu, więc podajemy kropkę, wykonujemy komendę Docker Compose App z flagą build. No i tak naprawdę po tym uruchamia się nam Jenkins. I tutaj przechodzimy automatycznie do kolejnego etapu, czyli do postinstalacji. I w postinstalacji mieliśmy tak naprawdę ten setup wizard, w którym mogliśmy zrobić kilka rzeczy, tylko tam musieliśmy te rzeczy powiedzmy wyklikiwać. A my oczywiście robimy to wszystko za pomocą kodu i my nie chcemy tego wszystkiego klikać, więc co my możemy zrobić? Jedyne, co my możemy tak naprawdę zrobić z tym fantem, to wyłączyć tego setup wizarda. Jak to możemy zrobić? Dodając zmienną środowiskową JavaOps i dodając parametr od Jenkinsa run setup wizard, ustawiając na false i jeśli wtedy uruchomimy tego Jenkinsa, to ten setup wizard nam się już nie pojawi. No ale okej, my w tym setup wizardzie coś tam mogliśmy zrobić, na przykład zainstalować pluginy. W jaki sposób w takim razie jesteśmy w stanie zainstalować pluginy za pomocą kodu? A więc oferuje to również obraz dockerowy, ale zanim do tego przejdziemy, to musimy oczywiście wybrać sobie jakiś plugin, wchodząc na główne repozytorium pluginów Jenkinsa, czyli plugin z Jenkins.io. No, wybieramy interesujący nas plugin. No tutaj najbardziej popularny plugin do Jenkinsa, czyli Greenballs, zamieniający niebieskie kółeczka na zielone. To, co nas najbardziej interesuje, jeśli wejdziemy w szczegóły tego pluginu, to musimy pobrać ID tego pluginu i wracamy do naszego pliku Dockerfile. I oficjalny obraz Jenkinsa udostępnia takie narzędzie Jenkins Plugins CLI, w którym możemy właśnie zainstalować pluginy. Tutaj mamy przykład, jak to zrobić, podajemy flagę plugins i musimy podać to ID, które wcześniej sobie pobraliśmy z repozytorium. Kiedyś był wykorzystywany taki skrypt install plugins SH, ale on już jest na tą chwilę deprecated i wszystkie źródła podają, że Jenkins plugin CLI tak naprawdę zastępuje to podejście i inne skrypty, które przez lata były gdzieś tam tworzone właśnie do instalowania pluginów.
No i jeśli jeszcze czasu sobie zbudujemy i uruchomimy, no to możemy zobaczyć, wejść do sekcji dotyczącej pluginów i zobaczymy, że ten plugin nam się zainstaluje. Pluginy również możemy, jeśli nie chcemy ich trzymać dokładnie do tej listy pluginów, bo to nie na jednym pluginie się nie kończy, tych pluginów, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, mamy zawsze dużo. Jeśli chcielibyśmy ich nie trzymać w Dockerfile'u, to możemy je wyciągnąć do osobnego pliku, czyli na przykład do pliku, który nazwiemy plugins.txt. Jest również możliwość wyciągnięcia do pliku YAMLowego, w którym podajemy nazwę, właśnie to ID pluginu i też możemy podać wersję. No i musimy ten pliczek oczywiście wkopiować sobie w obraz i następnie wykonujemy Jenkins plugin celi i wskazujemy tak naprawdę, gdzie ten plik z tą listą naszych pluginów leży. Okej, okay. No i przechodzimy do konfiguracji, czyli jeśli mamy już Jenkinsa z zainstalowanymi pluginami, no to czas te pluginy skonfigurować. I w Jenkinsie można zrobić to tak naprawdę za pomocą kodu na trzy sposoby. Pierwszą opcją jest to, że Jenkins zapisuje stan wszystkich, konfigurację wszystkich pluginów w swoim Jenkins Home'ie w plikach XML-owych. Jeśli my wiemy, w jaki sposób te pliki XML-owe powinny wyglądać, no to my możemy je po prostu sobie wrzucić w jakieś repozytorium, później przy uruchomieniu je podmontować. Druga opcja to jest wykorzystanie tak zwanych startup scriptów, które zapisywane są w Groovim i które uruchamiane są podczas uruchomienia Jenkinsa. Można też to zrobić w taki sposób, dlatego że jest tam możliwość konfigurowania tych pluginów. Oba te podejścia jednak są trochę mało user-friendly, trochę ciężko jest je ogarnąć. Jest jeszcze trzecia opcja, a mianowicie plugin, który nazywa się Configuration as a Code Plugin, jak pierwszy raz mówiłem tę prezentację, to mówiłem, że jest nowy, już nie jest taki nowy, ale przez ten czas dzięki temu stał się tak naprawdę takim standardem w konfigurowaniu pluginów w Jenkinsie. I ten plugin tak naprawdę wykorzystuje pliki definition files, o których mówiliśmy wcześniej, właśnie do konfigurowania Jenkinsa w bardzo prosty sposób. Tutaj mamy przykład takiego pliku, który jest wykorzystywany przez ten plugin. No tu w sumie są dla przykładu skonfigurowane trzy rzeczy, czyli możemy na przykład skonfigurować jakiś tam system mesh search. W naszym przykładzie tutaj również mamy wyłączone możliwość rejestrowania się. No i co ciekawe, też jedna rzecz z tego setup wizarda, czyli utworzenie pierwszego użytkownika, którego też możemy utworzyć na przykład za pomocą tego pluginu. Oczywiście ten plik konfiguracyjny może być o wiele większy, bo jeśli będziemy mieli dużo pluginów, no to będziemy, to tej konfiguracji będzie o wiele więcej. Ważne jest to, że nie musi być to w jednym pliku, możemy to sobie porozbijać na mniejsze, na wiele plików YAMLowych i wtedy na przykład podzielić sobie to konfigurację per plugin, wtedy te pliczki są takie malutkie i tak naprawdę wszystko to jest wtedy bardzo fajnie przejrzyste. W jaki sposób zainstalować ten plugin? On nazywa się po prostu Configuration as Code, więc dodajemy go na przykład do naszego pliku plugins.txt. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dotycząca tego pluginu, jeśli chcemy z niego skorzystać, to oprócz tego, że go zainstalujemy, to również musimy dorzucić zmianę środowiskową, która nazywa się Cask Jenkins Config i podać lokalizację, gdzie te nasze pliki konfiguracyjne od tego pluginu leżą. No i tutaj jeszcze w tym naszym przykładzie, z tego względu, że mamy te pliki lokalnie, więc musimy je sobie podmontować do naszego kontenera. Jest również możliwość na przykład podania adresu URL, dzięki czemu ten plik konfiguracyjny możemy mieć gdzieś na jakimś serwerze hostowany, więc taka możliwość jakby co też jest. W jaki sposób pisać te pliki konfiguracyjne? Pierwszą taką drogą, jaką możemy wybrać, to jest na GitHubie tego pluginu Configuration as a Code. Jest taki folder demos, gdzie jest masa przykładów i szczerze te przykłady pokrywają według mnie 90% przypadków, więc tak naprawdę większość rzeczy możemy tam znaleźć. Co jednak, jeśli albo tam nie ma jakiegoś case'u, albo nie ma jakiegoś ustawienia, które wymagane, albo mamy może jakiś egzotyczny plugin, którego po prostu tam nie ma, wtedy musimy wejść w konfigurację Jenkinsa i tam przy ikonce właśnie tego pluginu Configuration as Code
jest część dotycząca documentation, którą jak wejdziemy, to wygeneruje nam się taka dynamiczna konfiguracja, co my możemy w ogóle aktualnie na naszym Jenkinsie skonfigurować. I jeszcze jest trzecia opcja, czyli my możemy po prostu tego Jenkinsa sobie wyklikać i później ten plugin również oferuje możliwość wyeksportowania aktualnej konfiguracji. Oczywiście ten plik będzie mocno nadmiarowy, dlatego że zostaną wyplute wszystkie możliwe ustawienia, które są poustawiane. Większość rzeczy jest defaultowa, więc całego tego pliku raczej nie będziemy potrzebowali, żeby go wrzucić do naszego systemu kontroli wersji, ale możemy to wykorzystać jako po prostu taką pomoc przy pisaniu właśnie tych plików. Bezpieczeństwo. Dlaczego w ogóle tutaj mówimy o bezpieczeństwie? Odnosi się to trochę do tej pętli strachu, o której mówiliśmy wcześniej, no bo my możemy sobie wszystko fajnie tego całego Jenkinsa zapisać za pomocą kodu, ale jeśli ktoś ma jakieś tam konto z większymi uprawnieniami, no to może dalej klikać po tym interfejsie i tak naprawdę doprowadzi do tego, do tej niespójności stanu serwera z tym, co mamy rzeczywiście w kodzie. Jak my możemy się przed tym zabezpieczyć? Więc możemy na przykład zainstalować sobie plugin Matrix Auth i dodać w tym pliku konfiguracyjnym od pluginu Configuration as a Code, dodać taką część konfigurującą ten plugin Matrix Auth. I tutaj mamy przykład tego, w jaki sposób można skonfigurować te uprawnienia tak, że z naszego Jenkinsa będą mogli korzystać tylko i wyłącznie zalogowani użytkownicy i jedyne, co im dajemy jako możliwość, to taki ogólny read oraz uruchomienie, anulowanie oraz podejrzenie szczegółów buildu. Nie tak naprawdę, no oczywiście możemy to rozszerzać, ale to jest takie minimum, które w większości użytkowników jest wystarczające, a dzięki temu no, nikt nie będzie nam po tym interfejsie nic tam klikać i nic tam jakby nie popsuje tej naszej automatyzacji. Okej, okay, no i tak naprawdę tutaj mamy już te trzy etapy w pełni zrobione za pomocą kodu. Ostatnie nam co zostaje to konfiguracja zadań. No i tutaj mamy tak naprawdę do wyboru dwa pluginy. Pierwszy z nich jest JobDSL. To był tak naprawdę chyba pierwszy plugin, który w ogóle wprowadził ideę Jenkins as Code, czyli że za pomocą kodu można było w Jenkinsie cokolwiek konfigurować. Jest to plugin, który służy do tworzenia i konfigurowania struktury jobów i folderów. Robi się w nim to za pomocą skryptów Groovy, które wyglądają mniej więcej w taki sposób. Tutaj mamy przykład utworzenia takiego prostego joba, który w sumie nic ciekawego nie robi, tylko co 15 minut uruchamia Hello World, ale oczywiście możemy, jeśli mamy tych projektów pełno, to możemy fajnie tutaj to sobie skonfigurować po to, żeby oczywiście tego wszystkiego nie klikać. I wracając jakby do tego naszego podejścia, co musimy zrobić, doinstalowujemy plugin JobDSL, no i tak naprawdę możemy już rozpocząć pracę z właśnie z JobDSL-em, żeby te joby skonfigurować. Jedna ważna rzecz, w JobDSL-u jest taka idea, że żeby w ogóle uruchomić tego JobDSL-a, żeby on utworzył nam tą całą strukturę jobów, no to pierwszego joba musimy utworzyć ręcznie. Ten job najczęściej nazywa się seed, wrzucamy do niego właśnie te skrypty JobDSL-owe i dopiero jak go uruchomimy, no to on utworzy nam tą strukturę tych wszystkich innych folderów, jobów czy tam widoków, ale kolejny raz, my nie chcemy klikać, co zrobić, żeby nie tworzyć ręcznie tego jednego joba, a więc tutaj w grę wchodzi integracja pluginu Configuration as a Code i JobDSL, bo jest możliwość wrzucenia bezpośrednio do tych plików konfiguracyjnych pluginu JCask wrzucenia naszego JobDSL-a, dzięki czemu my nie będziemy musieli tego joba wyklikiwać ręcznie, bo ten kod zostanie uruchomiony podczas inicjalizacji Jenkinsa i dzięki temu tak naprawdę całość możemy uruchomić za pomocą kodu. No i jeszcze druga rzecz, o której mówiłem na samym początku, że będzie malutko, czyli pipeliny. Pipeliny tak naprawdę, plugin pipeline tak naprawdę wprowadza nowy typ joba, jakim jest pipeline job, no i który wprowadza też pewnego rodzaju nowy widok, który tutaj widzimy, czyli taki widok właśnie pipeline'owy. I w pipeline służy
do tego, żeby właśnie za pomocą kodu można było, każdy projekt mógł konfigurować jakby przebieg budowania czy wdrożenia samemu, dodając plik Jenkins file w danym repozytorium. Pipeliny piszemy również za pomocą Groovy DSL-a w sposób proceduralny lub deklaratywny. Tu mamy też przykład takiego bardzo prostego pipeline'u, który jest zapisany w formie takiej właśnie deklaratywnej. OK. No i tutaj również mamy dodanie tego pluginu pipeline'owego. O dziwo jego ID to jest nie pipeline, a workflow agregator. No i tak naprawdę podsumujmy sobie teraz całe to podejście instalowania Jenkinsa za pomocą kodu właśnie w tym podejściu, które tu było przedstawione, czyli za pomocą Dockera. Więc jeśli już będziemy mieli jakieś repozytorium, to musimy do niego wrzucić następujące pliki. Po pierwsze musimy mieć Dockerfile'a, dzięki któremu po pierwsze będziemy mogli rozszerzyć możliwości podstawowego obrazu Jenkinsowego i na przykład doinstalować coś w środowisku na przykład Mavena. I dodatkowo również możemy zainstalować dzięki niemu pluginy, dzięki narzędziu, które jest zainstalowane również w tym obrazie, czyli Jenkins plugin CLI. Dodatkowo możemy też, żeby było bardziej przejrzyście, te pluginy umieścić w pliku plugins.txt. I kolejna sprawa, jeśli uruchamiamy Jenkinsa za pomocą Dockera na jakiejś maszynie, oczywiście Dockerowej, no to również fajnie to te wszystkie parametry uruchomieniowe zapisać sobie za pomocą pliku Docker Compose YAML. Jeśli uruchamiamy to też w zastępstwie, jeśli uruchamiamy, jednak zdecydujemy się na Kubernetes, to ten Docker Compose YAML możemy zastąpić oczywiście YAMLami wykorzystywane w narzędziu Kubernetes. I jeśli to uruchomimy, no to warto też w tych pluginach zainstalować sobie plugin Jenkins Configuration as a Code, skonfigurować te pluginy za pomocą kodu, te pliki również rzucić do tego repozytorium i ten zestaw tak naprawdę plików generuje nam od zera tak naprawdę za pomocą kodu, bez żadnej interwencji manualnej Jenkinsa z zainstalowanymi pluginami i te pluginy również są tutaj skonfigurowane. Co dalej możemy zrobić? Oczywiście możemy, jeśli chcemy skonfigurować sobie również joby w tym Jenkinsie, no to doinstalowujemy również plugin JobDSL, dodajemy, korzystamy z integracji z pluginem Configuration as a Code, dorzucamy skrypty JobDSL-owe po to, aby w Jenkinsie skonfigurować na przykład wpięcie do różnych projektów, które chcemy budować na Jenkinsie, wtedy te zadania nam się potworzą. Jeśli na przykład też skorzystamy z pluginu Pipeline, no to wtedy te wszystkie repozytoria powinny mieć swoje Jenkins file, bo tak naprawdę każdy projekt wie najlepiej, jak powinien być budowany. Co jest najlepsze, Jenkins również może mieć Jenkins file'a, no bo Jenkins też, jeśli robimy za pomocą kodu, to musimy w jakiś sposób zbudować, więc on też, Jenkins może być wtedy budowany na tym samym Jenkinsie lub na innym Jenkinsie. Dodatkowo taka ciekawostka, jeśli wykonujemy nasze pipeline'y za pomocą, znaczy wykorzystujemy plugin pipeline, jeśli tych pipeline'ów mamy dużo i coś nam się powiela, to możemy tak naprawdę skorzystać również z Shared Libraries przepraszam, tutaj mam budzik, mi się włączył. O, tak, już zbliżamy się do końca. Shared Libraries. Dzięki czemu nie musimy powtarzać kodu we wszystkich pipeline'ach. No i tak naprawdę tutaj jest podsumowanie tych wszystkich czterech etapów, które możemy zrobić za pomocą kodu. I jeszcze dodatkowo możemy wprowadzić pewien etap zero, czyli postawić na przykład maszynę, na której chcemy postawić Jenkinsa za pomocą kodu. No i możemy na przykład postawić kolejne repozytorium, wykorzystując na przykład narzędzie Terraform i w tym Terraformie możemy postawić maszynę z Dockerem, dzięki czemu wtedy dosłownie wszystko mamy zapisane za pomocą kodu. No i oczywiście, jeśli nie wiem, uruchamiamy to w innym środowisku, na przykład, nie wiem, zdecydujemy się na Kubernetes, no to też w Terraformie jak najbardziej Kubernetes na przykład w chmurze, u jakiegoś prowajdera chmurowego postawić również możemy.
Okej, okay, tak naprawdę już skończyliśmy, więc nie mamy tutaj w sumie czasu na jeszcze takie jakieś dodatkowe rzeczy. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Tutaj jest troszkę tak naprawdę linków dotyczących tej prezentacji, wszystkie linki, które gdzieś tam były prezentowane. Dodatkowo na GitHubie naszego Juga Zielonogórskiego jest ten kodzik z tej prezentacji, więc jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam do pobawienia się tym. No i oczywiście polecam stawianie Jenkinsa jak najbardziej za pomocą kodu. Z mojej strony to wszystko.